Cześć Jacek. Witam Cię Michał po długiej przerwie. Dzisiaj będziemy mówili w kolejnym odcinku Łączy Nas Biznes o tym, jak budować ciepłe relacje z innymi ludźmi. Staramy się to robić od wielu lat, najpierw w przedszkolu, potem w szkole, potem na studiach, no i już od kilkudziesięciu lat również w życiu zawodowym i takim własnym doświadczeniem i własnymi przemyśleniami właśnie w tym zakresie chcemy się z Wami tym razem podzielić. No właśnie, więc jak to robić poprawnie? Jak to robić w taki sposób, aby ludzie nas lubili, szanowali, czuli się dobrze w naszym towarzystwie, a żeby jednocześnie nie czuli z naszej strony jakiegoś natręctwa, takiej sytuacji, w której sztucznej sytuacji, gdzie my się narzucamy, żeby za wszelką cenę ktoś nas polubił. Jacku, jak ty to robisz? Jak ja to robię? Zanim odpowiem na to pytanie, bo tak myślałem, że to ja pierwszy tobie zadam pytanie, bo jak siedliśmy okay. Do tego przygotowywania, to zaskoczyłeś mnie tym, co powiedziałeś na jako pierwszą rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, nie? Zwróciłeś uwagę na imię. Zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że napisałem maila do osoby, Michała załączając do wiadomości tego maila. I okazało się, że pomyliłem imiona. Osoba, do której pisałem, po prostu przekręciłem jej imię. I zanim dostałem odpowiedź od tej osoby, to już dostałem reprymendę od Michała, który mi odpisał: Jacek, takich błędów się nie popełnia. Pomyliłeś imię w mailu. No i dzisiaj, jak się przygotowywaliśmy, to Michał też mówi imię. Na pierwszym miejscu imię. Imię jest bardzo ważne, dlatego że imię odbieramy zawsze osobiście. Jeżeli ktoś zwraca się do nas w formie bezosobowej, no oczywiście będziemy z tą osobą rozmawiali, natomiast kiedy zwraca się do nas po imieniu, czujemy większe zaangażowanie w komunikacji z tą osobą. Kolejna ważna rzecz, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zastanowić się, nad czym tak naprawdę każdy z nas myśli przez 90% czasu swojego dnia. No, każdy myśli o sobie, okay. A nie o innych ludziach. Więc kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, warto zwracać się do ludzi po imieniu, bo oni wtedy czują się dużo bardziej wartościowi, czują się dużo lepiej w naszym towarzystwie, kiedy czują, że pamiętamy ich imię i ich, to jest taka w moim odczuciu takie wyrażenie szacunku dla drugiej osoby. Okej, to też jakby skracamy ten dystans. Czasami ja się obawiam, jakby zwrócić do kogoś od razu po imieniu, żeby nie poczuł się jakiś taki zaatakowany, że za mocno ten dystans skróciłem, nie? Że za szybko przechodzę na taką bezpośrednią rozmowę. Ale rzeczywiście tak sobie myślę, że jeżeli jesteśmy gdzieś w tłumie i ja jestem w tłumie i słyszę Tomek, Krzysztof, Paweł, to nie wiąże to dla mnie z żadną emocją. Słyszę Jacek, to tak naturalnie reaguje. Zaczynamy się rozglądać, czy to przypadkiem nie o mnie chodzi, prawda? Wspomniałeś się o skracaniu dystansu. Imię zdecydowanie skraca dystans, ale to już ja nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie powinniśmy od razu ze wszystkim przychodzić na ty. Bo duża grupa osób, szczególnie starszych, nie będzie zainteresowana tym, żeby na przykład z młodszą osobą mówić do siebie bezpośrednio po imieniu. Natomiast zupełnie inaczej wygląda, kiedy rozmawiamy z kimś: a pan co na ten temat myśli? A zwrócimy się do sobie: panie Marku, a pan co o tym myśli? Wyrażamy szacunek do tej osoby, ale kiedy używamy jego imienia, to jest taka bliższa relacja się wytwarza. Tak, zdecydowanie i ułatwia to budowanie potem relacji, właśnie budowanie zespołów i tak dalej. Pamiętam, że w firmie, teraz w tej mojej nowej firmie, na początku, kiedy poznawałem zespół ludzi, to mówiliśmy do siebie per pan, per ty, per pan właśnie. Natomiast zacząłem bardzo szybko, czy z księgowymi, czy z innymi podwykonawcami jakimiś naszymi, przechodzić na ty i to usprawnia, ułatwia komunikację. Nie jesteśmy już jakimiś dwoma oddzielnymi bytami, tylko ta nasza relacja jest bliższa. Zgadza się. Kolejna ważna rzecz. Myślę, że często też tego doświadczasz w rozmowach z innymi ludźmi, kiedy rozmawiasz i komuś się buzia nie zamykają. Cały czas paple. Kiedy non-stop mówimy, ludzie czują, że my dla nich nie jesteśmy ważni. Bo
odbierają to jako, okej, dobra, no to w takim razie on chciał się wygadać, a wcale nie był zainteresowany tym, kim jestem, czym się zajmuję, co u mnie słychać, jak ja się czuję, tak, jeżeli już mówimy o takich relacjach ze znajomymi czy z bliższymi osobami. Więc kolejna ważna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to przede wszystkim umiejętność słuchania innych ludzi. Kiedyś słyszałem w audiobooku Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie'ego stwierdzenie, że świetnie się z tobą rozmawiało. Natomiast autor mówi, ale ja w tej rozmowie praktycznie nic nie powiedziałem. Ja tylko od czasu do czasu zadałem jakieś pytanie, a umiejętnie słuchałem, podtrzymywałem dyskusję, w zasadzie monolog drugiej osoby, po czym ta osoba stwierdziła, że jestem świetnym rozmówcą. Ja zacząłem to wdrażać w życie i powiem szczerze, że to działa. Że to działa. Tak, ja też bardzo często zdarza mi się jakby patrzeć na rozmowę trochę z boku, czy z góry, czy z zewnątrz i widzieć, jak ludzie nie słuchają, czyli spotykają się dwie, trzy osoby, rozmawiają ze sobą, ta rozmowa się toczy, ale tak naprawdę jedna nie odnosi się w ogóle do tego, co mówi ta druga, tylko ona po prostu mówi to, co ona chciała powiedzieć. Czasami przerywa, żeby dać możliwość powiedzenia czegoś tej drugiej stronie, czy drugiej osobie, ale potem już kontynuuje swój wcześniejszy monolog, nie? Więc szczególnie u osób starszych zauważam taką sytuację, że one mówią, nawet im zadasz pytanie, ale one dalej mówią, nie odpowiadając na twoje pytanie, tylko to, co chciały powiedzieć. Więc rzeczywiście ta umiejętność słuchania w dzisiejszym społeczeństwie dostrzegam, że jest dużym takim wyzwaniem. To znaczy, jeżeli ktoś nauczy się słuchać, to te jego notowania w zakresie budowania relacji bardzo mocno rosną. Po prostu zastanówcie się, czy wy słuchacie, czy wy tylko mówicie. Czy wy się otwieracie na to, co mówi inny i tak naprawdę interesuje mnie to, co mówi ten ktoś inny, czy ja od razu mam swoją koncepcję i to, co ja chcę powiedzieć i to jest najważniejsze. Warto ludzi słuchać. Warto zwrócić uwagę na to, żeby przy tym słuchaniu to nie było tylko słuchanie takie pasywne, gdzie pozwalamy drugiej osobie mówić, a my się nie wtrącamy. Natomiast to aktywne słuchanie polega na tym, żeby od czasu do czasu zadawać pytania kontrolne, żeby upewnić się, czy dobrze rozumiemy rozmówcę. Wtedy ten rozmówca czuje się dużo lepiej wysłuchany, niż gdyby tylko i wyłącznie się wygadał. Natomiast ja uważam, że takie wyrafinowane, aktywne słuchanie, gdzie tylko zadajemy pytania do podtrzymania wypowiedzi drugiej osoby, tracą na autentyczności. No właśnie. I tak. O tym też należy pamiętać. To jest kolejny z punktów, jak te relacje budować. Żeby być autentycznym w tej relacji. Jeżeli ktoś mówi o rzeczach, które nas nie interesują, to należy grzecznie spróbować przejść do innego tematu, żebyśmy rozmawiali o rzeczach, które są ważne dla obu stron, a nie tylko mamy stać po to, żeby ktoś się dobrze czuł w naszym towarzystwie. Zdecydowanie. Te wszystkie rzeczy, o których tu będziemy mówili, to można przesadzić z nimi. To znaczy nie chodzi o to, żebyście nagle tylko słuchali i milczeli, tylko chodzi o to, żebyście uwrażliwili się na to, czy wysłuchacie, tak? To samo tutaj zadawanie pytań. Bardzo często, czy zdarza mi się, że słyszę kogoś i z kimś rozmawiam i on tak zadaje te pytania i po pierwsze albo ja się czuję jak na jakimś odpytywaniu w szkole, gdzie ktoś mi non-stop zadaje pytania, albo czuję, że one są takie sztuczne. Czy dobrze zrozumiałem, że to miałeś na myśli? I okej, to inaczej brzmi zupełnie, kiedy to jest naturalne jego pytanie i on rzeczywiście jakby chce doprecyzować, czy dobrze zrozumiał, czy to jest takie wyuczone, że no dobrze, warto jest zadawać takie pytania, czy dobrze zrozumiałem, jest dobrze odbierane, więc ja teraz będę używał sformułowania, czy dobrze zrozumiałem. Tak. No, żeby te sformułowania dobrze działały, to dobrze posłużyć się jest też parafrazą, czyli czy dobrze zrozumiałem i powiedzieć, powtórzyć jakiś fragment ze zdania, który rozmówca mówił, wtedy to nabiera większej autentyczności. Natomiast unikałbym przesadnego stosowania stwierdzeń, czy dobrze zrozumiałem, bo bardzo duża ilość osób korzysta z tej formuły, szczególnie osoby, które często szkolą się z komunikacji interpersonalnej. To już inni są też trochę na to wyczuleni. Dlatego tam ważna jest taka autentyczność, żebyś po prostu sobą w tej relacji. No właśnie. Żeby, jak zadaję jakieś pytanie, to niech ono płynie z serducha, a nie gdzieś tam jest tylko i wyłącznie reżyserką, żeby dobrze rozmowa wyglądała. Czyli nie być sztucznym, być takim właśnie naturalnym. Kolejne rzeczy, jakby odnosząc się do tej naturalności, to bardziej ceniona jest autentyczność niż takie cwaniactwo. To znaczy nie starajmy się być najmądrzejsi, najlepiej wiedząco wszystkim, jakby szybsi od wszystkich innych,
tylko bądźmy naturalni. Każdy z nas ma swoje dobre strony i są obszary, gdzie jesteś rzeczywiście dobry i masz wiedzę i możesz uczyć czy dzielić się wiedzą z innymi, ale są na pewno obszary, gdzie tak naprawdę powinieneś pokornie posłuchać. I ta pokora w relacjach z innymi osobami też uważam, że jest bardzo ważna. Nawet jeżeli piastujesz bardzo wysokie stanowisko, to okej, w obszarach, gdzie jesteś fachowcem, specjalistą i masz to wysokie stanowisko, super. Natomiast w innych obszarach bądź pokorny. Umiej pokazywać taką pokorę naturalną. Cwaniaków się nie lubi. I to niezależnie od tego, czy masz 6, 15, 30 czy 60 lat. Kiedy spotykasz cwaniaka po drugiej stronie, czujemy się trochę niekomfortowo w jego towarzystwie. No chyba, że też jesteśmy cwaniakami i wtedy zaczyna się taka rywalizacja dwóch cwaniaków. Tak? No to może oni się wtedy dobrze w takim towarzystwie czują. Natomiast większość ludzi jednak nie lubi cwaniactwa. Lubi osoby, które raczej są bardziej stonowane, które potrafią jednocześnie i wysłuchać, i mądrze coś podpowiedzieć, aniżeli się wymądrzać nad drugą osobą. Zdecydowanie tak. Kolejny punkt, który sobie wypisaliśmy, to jest nietworzenie sztucznych barier. To znaczy, jeżeli rozmawiasz z osobą, nie wiem, jakąś niższą rangą zawodowo na przykład, albo z młodszą od siebie, to nie staraj się być, nie pokazywać na każdym, w każdym punkcie waszej rozmowy tej wyższości. Czyli nie twórz takiej bariery, tylko staraj się jak najbardziej tę barierę spłaszczać. Jak najbardziej ułatwiać drugiej osobie kontakt z tobą, żeby ona nie miała problemu, nie wiem, zapytania cię o coś, dowiedzenia się czegoś od ciebie, zwrócenia się do ciebie właśnie na przykład panie Jacku, coś tam, nie? Więc jakby nie twórzmy takich sztucznych barier. Ten świat ma i tak dość różnych trudności, więc po co mamy na siłę sobie tworzyć bariery, które tak naprawdę o niczym nie świadczą. No nawet najwyżsi zawodowcy, nie wiem, czy ktoś, kto pełni jakieś wysokie stanowiska we władzach, czy jacyś bardzo zasobni ludzie, czy jacyś bardzo rozchwytywani menadżerowie, to są zwykli ludzie, których czasami boli głowa, bardzo często się czymś stresują, gdzie też jest wiele rzeczy, których nie wiedzą, nie umieją i nie potrafią. Więc nie twórzmy barier, tylko starajmy się te bariery spłaszczać. Ja doświadczyłem takiej sytuacji w Urzędzie Miasta, gdzie przechodziłem po korytarzu i szedł prezydent. Akurat wychodziłem z sali konferencyjnej i on, spotkaliśmy się wzrokiem, podszedł do mnie, podał mi rękę i powiedział dzień dobry. Nie wiem, kim byłem. Nie rozmawialiśmy nigdy ze sobą. No, ja pamiętam go jeszcze z czasów studiów. Ja go znam, no bo prezydenta ciężko nie znać, ale on w ogóle nie miał pojęcia, co ja tam robię, kim jestem. Ale on nie tworzył żadnej bariery, tylko podszedł, przywitał się, powiedział dzień dobry i poszedł dalej. Zrobił to z uśmiechem i ten uśmiech to nie był tylko taki uśmiech doklejony na siłę. Przedwyborczy. Banan do twarzy, tak, przedwyborczy. Tylko ten uśmiech było widać też w oczach. I to jest świetny przykład na to, jak te bariery skracać. Ja byłem tam po prostu jako zwykły interesariusz. No, prezydent, no wiadomo, dużo wyższy stołek, nazwijmy to po imieniu, więc ta bariera mogłaby być zupełnie naturalna, tak? I gdyby ją stworzył, to nie można byłoby mieć pewnie żadnych pretensji, ale mimo wszystko zagrało to zupełnie inaczej i emocje związane z tą drugą osobą są zupełnie inne niż gdyby po prostu się odwrócił i poszedł, no bo przecież mnie nie znam, to po co mam mówić dzień dobry, tak? Bo dużo osób z takiego samego założenia wychodzi. Więc żeby nie tworzyć tych barier, warto też czasami podejść do kogoś, przywitać się, powiedzieć dzień dobry, a nawet zwykły uśmiech potrafi bardzo wiele barier gdzieś tam złamać. Tylko pamiętajcie, żeby to był uśmiech taki, który jest naturalny, żeby też twoje oczy się śmiały w momencie, kiedy ten uśmiech będzie się wyrażał, a nie tylko wyrysowane na siłę oczy są pochmurne, a to się uśmiech. Sztuczna rzecz, dokładnie. Sztuczność nie działa. Tak, i tak sobie myślę jeszcze, że jeżeli nawet masz pokusę tworzenia tych barier, jeżeli jesteś gdzieś osobą wyższą rangą, tak jak w tym twoim przykładzie ten prezydent, to tak naprawdę jemu było łatwiej wyjść do ciebie i powiedzieć dam dzień dobry, czy witam, czy jakby nawiązać tą relację. Ty siłą rzeczy no jakby nie podszedłbyś sam, albo wiele osób nie podeszłoby samemu do takiej osoby wyższej rangą. Gdzieś w społeczeństwie ono jest tak samo jak my, jakby nie rozróżniam tych dwóch osób, to są takie same osoby jak my. Natomiast gdzieś tam siłą rzeczy w nas się tworzą takie bariery, jakieś szufladkowanie. Więc jak jesteś wyżej w tych szufladkach, to ty wyjdź niżej, to ty nie twórz tej bariery, tylko skróć dystans i bądź otwarty na innych. I właśnie przechodzimy do takiego szerszego punktu otwartości na innych.
No właśnie, co rozumiem przez otwartość na innych? Poszedłbym jakby dwoma ścieżkami w tej otwartości na innych. Z jednej strony otwartości na inność, na inne postrzeganie rzeczywistości, na inne religie, na inne podejście do różnych zagadnień. I nie dlatego, żeby od razu iść w kierunku tego, że inne jest lepsze, tylko w otwartości też wysłuchać innego człowieka. Nawet jeżeli jestem przekonany, że jego podejście jest gorsze, to nie pokazuję mu tego od razu, słuchaj, co ty masz, chłopie, do powiedzenia, tylko wysłucham twoich, tego, co ty chcesz powiedzieć, przedstawię ci ewentualnie moje argumenty, ale jestem otwarty na dialog. Czyli jakby nie krytykowanie inności, i to jest jakby jedna ścieżka, a druga ścieżka to jest taka generalna postawa w życiu otwartości na ludzi. Czy jak jadę samochodem i stoję w korku, to jak zerknę, głowę przechylę do kierowcy obok, to ja się do niego potrafię raczej uśmiechnąć, czy raczej go postrzegam jako takiego, nie wiem, no nie chcę być wroga, ale kogoś obcego, z którym nie mam żadnej relacji. Czy ja idąc ulicą potrafię się do kogoś uśmiechnąć w autobusie, tak? Czy na chodniku? Czy ja będąc na konferencji raczej buduję wokół siebie mur, czy jestem otwarty na rozmowę z innymi ludźmi? Uważam, że bezwzględnie taka postawa otwartości jest dużo lepsza. Zgadza się. Z otwartością będzie też wiązało się to, kto ma rację w relacji. Trzeba byłoby się zadać często pytanie, czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację z innymi ludźmi. Ja często, jak jeszcze byłem nastolatkiem, za wszelką cenę chciałem wszystkim udowadniać swoją rację. Nawet jak ich nie miałem, to za wszelką cenę się kłóciłem, że racja jest po mojej stronie. I to gdzieś budowało raz, że bariery z innymi ludźmi, dwa, no, powodowało, że te kontakty były... No, nie nazwałbym ich przyjacielskimi, tak? Natomiast odkąd nauczyłem się, że w relacji ważne są właśnie relacje, a nie racja, zupełnie inaczej wygląda komunikacja z innymi osobami. Jakiś przykład może. Często gdzieś jak się spotykamy, chociażby przy obiedzie w rodzinnym domu, no, są różne osoby, tak, goście, ciocie, wujkowie i jacyś tam znajomi rodziców. Aha. I czasami ktoś się przy czymś upiera. Więc nawet jak wiem, że on nie ma racji, ale on jest święcie przekonany, że ją ma, to nie będę jej udowadniał. Bo po co? On będzie się niepotrzebnie źle czuł, będzie za wszelką cenę chciał zachować swoją godność, bo był przekonany, że miał rację, więc się nie będzie chciał przyznać. Jeżeli ma w ogóle typ osobowości choleryka, to z pewnością nie będzie chciał się przyznać, że on nie ma racji. Udowodnił, że nie ma racji. Więc lepiej powiedzieć, wiesz, to chyba faktycznie coś mi się pomyliło. Wtedy ta druga osoba w danym momencie odpuszcza temat. Nawet jeżeli po jakimś czasie dojdzie do wniosku, że faktycznie ja miałem rację, to spoko, zapamięta to, tak? Ale my nie brniemy w konflikt, w dyskusję, która do niczego nie będzie prowadziła, poza tym, że możemy się jedynie pokłócić. Tak, to ja w takich sytuacjach mam taką strategię, że jeżeli widzę, że przeciwnik, ten dyskutant mój jest innego zdania i jest mocno, coraz bardziej rosną w nim te emocje, to jakby przyjmuje takie kroki. Po pierwsze, daje mu się wypowiedzieć. Czyli nie stresuje się tym, że on mówi, a ja słucham. Po prostu słucham. Ewentualnie właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, zadam pytanie. Po drugie, w dość krótki sposób przedstawiam swoją opinię. To znaczy, ja uważam tak, tak i tak. A na końcu konkluduję to tym, że w sumie to nie musimy być tego samego zdania. Dajemy sobie otwartość, wolność w tym, że będziemy odejdziemy od tego stołu z różnymi opiniami. Czyli jakby zasiewam mu swoją koncepcję, swój sposób myślenia i zostawiam go z tym. Równie dobrze on zostawia mnie. To znaczy on też powiedział to, co miał do powiedzenia, to gdzieś tam we mnie pewnie rezonuje i być może to ja zmienię swoje zdanie. Ale jakby zdarzało mi się kilkukrotnie czy wielokrotnie używać takiego sformułowania, jakby pokazywać, że dyskusja nie musi zakończyć się dojściem do jednego celu, że wszyscy będziemy przekonani, że ta partia jest najlepsza. Po prostu. Polityka jest tutaj najlepszym przykładem. Bo wtedy emocje też bardzo szybko rosną. Więc po prostu ja uważam tak, ty uważasz tak. Nie oceniając tych dwóch postaw, po prostu rozchodzimy się każdy ze swoim zdaniem. A w każdym z nas to będzie jakoś tam kiełkować i dojrzewać. Zgadza się. No i już ostatni punkt, który na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy.
to przede wszystkim mieć czas na podtrzymywanie relacji, bo nie sztuką jest zbudować relację jednorazowo, kiedy z kimś w danym momencie rozmawiamy, ale sztuką jest umiejętne podtrzymywanie tych relacji, żeby one nie wygasły po jednym spotkaniu. Tak, kiedyś słyszałem takie sformułowanie, że jeszcze w odniesieniu do własnych dzieci, że miłość do dzieci nazywa się czas. To znaczy, czy ty umiesz ten czas poświęcić czy swoim najbliższym, ale to też się odnosi do takich trochę luźniejszych relacji, czy swojemu jakiemuś partnerowi biznesowemu, czy jakimś znajomym, przyjaciołom i tak dalej, nie? Czy znajdujemy ten czas? Niestety ja mam takie poczucie, że w dzisiejszych czasach, że dzisiaj ja w swoim życiu chciałbym podtrzymywać te relacje z dużo większą ilością osób niż to robię, bo nie umiem sobie tego czasu zorganizować inaczej, żeby właśnie mieć ten czas dla większego grona osób, ale tym bardziej w tych czasach ważne jest to, żebyśmy potrafili komuś ten czas ofiarować, znaczy z kimś się spotkać, jeżeli ktoś ma jakiś problem, jakiś zakręt w życiu, to żebyśmy umieli swój czas troszeczkę rozciągnąć, żeby się z nim spotkać, żeby z nim porozmawiać. Nie? Zrezygnować z jakichś obowiązków zawodowych, żeby na przykład spotkać się z przyjacielem, go wysłuchać, albo chociaż porozmawiać z nim przez telefon, bo nie mamy możliwości się spotkać. Prawda? Często tego brakuje. Wydaje nam się, że jeżeli mamy przyjaciela, mamy kolegę, koleżankę, no to on zawsze będzie, tak? Natomiast kiedy ta relacja nie jest podtrzymywana i nie słyszymy się kilka tygodni, miesięcy, może nawet lat, to niestety ale tej przyjaźni już nie ma i często się oszukujemy, że mamy przyjaciela, bo tak naprawdę my już nie wiemy po roku czasu, kim jest ta osoba, co u niej słychać, czym się zajmuje. Nie jesteśmy na bieżąco z jej sprawami, przez co ta relacja gdzieś tam traci swój płomień. Tak? Tak samo i w małżeństwie, jeżeli nie ma czasu na podtrzymywanie relacji z partnerem, partnerką, żoną, mężem, to po jakimś czasie nagle wkrada się tylko właśnie przyzwyczajenie do bycia razem, a nie ma tej relacji, tej iskry między dwójką osób. Więc podtrzymywanie relacji uważam, że jest mega, mega istotne, co nie znaczy, że jestem w tym idealny, bo faktycznie też zauważam u siebie bardzo dużo takich kontaktów, które chciałbym gdzieś tam utrzymywać relacje z tymi osobami, ale natłok obowiązków, które mam, powodują, że no cały czas gdzieś tam tą relację się odkłada i one niestety wygasają. Więdnie. Jak Ciebie słuchałem, to sobie przypomniałem o tym, że nawet papież Franciszek o tym mówił, że pozwólmy czasami zrujnować swój program dnia. To znaczy, ja mam zaprogramowane, zrobię to, a w trakcie tego dnia spotykam osobę, która potrzebuje tego mojego czasu. I teraz, czy ja jestem otwarty na to, dobrze, zreorganizuję ten swój plan, poukładany dzień, że dopuszczam to, że mój dzień nie będzie taki poukładany, ale przez to dam ten swój czas innym osobom. Nie? Więc pewnie z różnych perspektyw, i takich zawodowych, jakichś duchowych, i tych relacyjnych, o których dzisiaj mówimy, ważna jest ta umiejętność ofiarowania swojego czasu innym ludziom. Jakkolwiek byśmy to rozumieli. Tyle dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie w komentarzach. Komentarze są bardzo ważne, bo po pierwsze pokazują nam, czy to, o czym mówimy, ma dla was sens. Po drugie, pomagają zwiększać nam zasięgi organiczne w social media, więc bardzo Was prosimy o komentarze, lajki, udostępnienia. Będziemy mieli większy power do tego, żeby nagrywać kolejne materiały wideo. W internecie to właśnie czas jest walutą. To znaczy, jeżeli wysłuchacie tego, to płacicie nam w pewien sposób swoim czasem za tą naszą tutaj pracę, czy za ten content, który dla Was tworzymy. Więc to, jeżeli napiszecie w komentarzu, jeżeli dacie nam jakiś feedback, to też jest dla nas informacja zwrotna. Tak, ten ktoś słuchał, ten ktoś w jakiś sposób wszedł z nami w relację, chociażby taką poprzez właśnie social media. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Czekamy na komentarze, lajki, udostępnienia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.